We wschodniej Afryce, a dokładniej w Etiopii, znajduje się niesamowite miejsce o nazwie Hadar. Jest to prawdziwa skarbnica. Odkopano tam tony prastarych skamieniałości zwierząt. Wśród nich doszukano się czegoś zupełnie wyjątkowego. Pozostałości po stworzeniu zwanym Australopithecus afarensis. Jedno zostało znalezione niemal w całości. Możecie je dziś kojarzyć jako Lucy, która dostała imię po słynnej piosence Beatlesów. Lucy była małą kobietą, nie wyższą niż blat kuchenny. Żyła 3,5 miliona lat temu, a gdy ją znaleziono w 1974, stała się wielką gwiazdą. Dzięki temu odkryciu dowiedzieliśmy się więcej o naszych praprzodkach, Australopitekach. Około 9 do 12 milionów lat temu żyła grupa zwierząt, która podzieliła się na dwie gałęzie. Jedna z nich prowadziła do współczesnych małp człekokształtnych, a druga do ludzi. Poszliśmy innymi drogami, ponieważ jedna grupa zdecydowała się pozostać na drzewach, stając się istotami, które obecnie nazywamy gorylami, szympansami i orangutanami. Poruszały się na czterech kończynach i żyły w lasach. A druga grupa wolała żyć na ziemi i spróbować dwunożnego chodu. W rezultacie ich mózgi z czasem zaczęły się powiększać i przez miliony lat stały się łysymi małpami, które oglądają filmy na YouTubie. Tak, o tobie mówię. Lucy, podobnie jak inne australopiteki, nieco się od nas różniła. Wciąż wyglądała jak małpa i żyła w okresie przejściowym. Potrafiła chodzić na dwóch nogach, ale nie robiła tego cały czas. Czasami wspinała się na drzewa, zupełnie jak małpa. Ona i jej kumple byli pierwszym krokiem w ewolucji człowieka. Następnie pojawiła się nowa gałąź ewolucji. Homo habilis, czyli człowiek zręczny. Byli oni pierwszymi członkami rodzaju Homo. To oni zaczęli rozwijać kamienne narzędzia i wykazali ludzką kreatywność. Prawdopodobnie używali swoich narzędzi do zbierania i przetwarzania żywności. Pierwsze tropy na ich temat poznaliśmy w latach 60. Żyli w Afryce Wschodniej około 3 milionów lat temu. Były to dość małe istoty. Miały około 140 cm wzrostu. Nie wspinały się już na drzewa i ogólnie chodziły po ziemi. Kształt czaszki był już podobny do naszej, w przeciwieństwie do gruszkowatych głów australopiteków. Po prostu mieli większe mózgi. Po nich nadeszła era Homo erectusa, człowieka wyprostowanego. Żył w przybliżeniu od 2 milionów do 70 tysięcy lat temu. Nazwa wskazuje, że był to pierwszy gatunek homininów, który prawie cały czas chodził na dwóch nogach. Byli również pierwszymi, którzy wyemigrowali z Afryki, rozprzestrzeniając się na tereny Azji i Europy. I tu nastąpił prawdziwy przełom. Przedstawiciele gatunku Homo erectus mieli jeszcze większe mózgi i nauczyli się tworzyć bardziej kreatywne i zaawansowane narzędzia. Wynaleźli siekiery, tasaki i młotki, a także używali noży i łusek jako skrobaków. Prawdopodobnie wykorzystywali wiele różnych rzeczy – drewno, korę, a nawet trawę do tworzenia pierwszych sznurków i lin. Aż wreszcie nauczyli się polować na duże zwierzęta i prawdopodobnie często robili to w grupach. Byli również pierwszymi, którzy zaczęli panować nad ogniem, co na zawsze zmieniło naszą historię. Z czasem pojawiło się więcej gatunków Homo, w tym słynni Neandertalczycy, którzy są znani ze swoich europejskich korzeni. Oddzielili się od naszego wspólnego przodka około 400 tysięcy lat temu. Mimo że mamy wspólną przeszłość, my jako ludzie nie wyewoluowaliśmy z Neandertalczyków. Stanowili oni odrębną gałąź. Wszyscy Neandertalczycy wyginęli, ale dawno temu nasza rodzina ewolucyjna koegzystowała z nimi. Neandertalczycy byli zaradni. Polowali zarówno na stworzenia lądowe, jak i morskie. Pozostawili po sobie tysiące kamiennych narzędzi, a nawet ozdabiali jaskinie malowidłami. Mieli też swoje własne ceremonie. Zaczęli grzebać tych, którzy odeszli. Prawdopodobnie zauważyli, że pozostawianie ich na wolności prowadzi do rozprzestrzeniania się chorób i przyciąga padlinożerców. Ale w tych rytuałach przejawiali też miłość i troskę. Następnie przyszedł czas na archaicznych Homo sapiens. Żyli w przedziale od 500 do 200 tysięcy lat temu, pojawiając się w Afryce i Europie. Był to ostatni etap między naszymi przodkami a współczesnym gatunkiem Homo sapiens.
Mózg stawał się coraz większy. Wcześniej przedstawiciele Homo sapiens zaczęli wykazywać bardziej złożone zachowania, nie tylko w kontekście organizacji pochówku i ciekawych kamiennych narzędzi, ale także wdrażania inteligentnych strategii łowieckich i planowania przyszłości. Prawdopodobnie mieli zróżnicowaną dietę, która bazowała zarówno na polowaniu, jak i zbieractwie. W końcu dotarliśmy do anatomicznie współczesnych Homo sapiens. Pojawili się około 200 tysięcy lat temu w Afryce. Mieli podobną strukturę szkieletu i rozmiar mózgu do współczesnych ludzi, a ich zachowanie było dość zbliżone do naszego. Tworzyli dość złożone struktury społeczne, zaczęli myśleć symbolicznie i tak dalej. Zaczęli migrować z Afryki jakieś 60 tysięcy lat temu, rozprzestrzeniając się po całym świecie i ostatecznie zastępując inne gatunki homininów, choćby Neandertalczyków. Tworzyli swoje pierwsze języki i wymyślali pierwsze słowa. Prawdopodobnie były one bardzo proste, jak a, aby kogoś zawołać i ma, do komunikacji z niemowlętami. Po przejściu do końcowego etapu ewolucji zaczęliśmy posuwać się naprzód w sensie kulturowym i technologicznym. W ciągu ostatnich 200 tysięcy lat rozwój ten przybrał zawrotne tempo. Około 12 tysięcy lat temu rozpoczął się okres neolitu, znany również jako młodsza epoka kamienia. Jednocześnie był to schyłek ostatniej epoki lodowcowej. Człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia zamiast ciągle się przemieszczać. Został także rolnikiem. Nauczył się uprawiać rośliny i hodować zwierzęta takie jak kozy i owce. Wcześniej ludzie zaczęli też udomawiać zwierzęta, choćby owczarki w celach pasterskich. Pojawiła się pierwsza sztuka, stąd słynne rysunki w jaskiniach, odciski dłoni, zwierzęta, głównie krowy, sceny z polowań i wiele innych. Stworzyliśmy nawet pierwszą walutę. Zaczęliśmy używać glinianych żetonów do transakcji. Tak narodził się handel i obrót pieniędzmi. I w końcu zaczęliśmy pisać. Teraz wydarzenia mogły być rejestrowane i przekazywane za pośrednictwem pisemnych zapisów. Wtedy oficjalnie rozpoczęła się historia. A więc rozwój rolnictwa, wykształcenie się złożonych społeczności, wynalezienie pisma oraz koła i pojawienie się cywilizacji. Również nasze narzędzia stawały się coraz bardziej wyrafinowane. Narodziły się języki, co doprowadziło do powstania różnorodnych kultur i społeczeństw, które znamy dzisiaj. Ale dlaczego przestaliśmy ewoluować? Prawda jest taka, że wcale nie przestaliśmy. Ewolucja człowieka jest procesem ciągłym, choć nie tak doniosły jak kiedyś. Dostosowujemy się do różnych środowisk, mamy różne odcienie skóry, wygląd, rozmiary ciała i mutacje genetyczne, które wpłynęły na cechy takie jak tolerancja laktozy lub odporność na niektóre choroby. Świat, w którym żyjemy, bardzo różni się od tego, który zamieszkiwali nasi przodkowie. Nie cierpimy tak bardzo, ponieważ rozwinęliśmy technologię, kulturę i systemy społeczne. Dzięki temu ewolucja zwolniła, jakby wyczuwając, że radzimy sobie całkiem nieźle w obecnej formie. Zaczęliśmy doświadczać ewolucji kulturowej zamiast fizycznej. Ponadto 200 tysięcy lat to dość krótki okres, biorąc pod uwagę czas trwania Wszechświata, a nawet Ziemi. Powinniśmy jeszcze trochę poczekać i sprawdzić, co się z nami stanie za setki tysięcy lat. Mnie już raczej nie będzie, ale istnieją pewne teorie na ten temat. Według jednej z nich, bardzo efektownej zresztą, w przyszłości ludzie i maszyny połączą się w jedną superistotę. Nazywamy to technologiczną osobliwością. Jest to stan, w którym my, ludzie, rozwiniemy technologię do poziomu, w którym nie będziemy już w stanie kontrolować jej rozwoju. Jeśli sztuczna inteligencja stanie się tak zaawansowana, całkowicie zmieni nasz sposób życia. Pomimo obecnego rozwoju AI, nie powinniśmy się zbytnio martwić, że przejmie władzę nad światem, a przynajmniej nie w ciągu najbliższych kilku dekad. To, co obecnie opracowaliśmy, to słaba sztuczna inteligencja. Małe symulacje. Mogą zdawać się przerażające dla tych, którzy nie orientują się zbyt dobrze w temacie AI, ale prawda jest taka, że przed nimi jeszcze długa droga, zanim osiągną wielką złożność ludzkiego mózgu, nie wspominając już o świadomości. Wiele osób uważa jednak, że to tylko kwestia czasu, zanim sztuczna inteligencja osiągnie wysoki poziom. A wtedy nasz świat może zmienić się na zawsze.
Istnieją również inne scenariusze. Na przykład pewnego dnia możemy połączyć się z maszynami i nauczymy się przesyłać naszą świadomość do chmury. W takim przypadku możemy osiągnąć inteligencję roju. Rozmawiając przez internet za pomocą naszych mózgów, staniemy się jedną gigantyczną świadomością. Niezależnie od tego, co wydarzy się w przyszłości, jedno jest pewne. Technologia szybko się zmienia i już teraz kreuje nasze życie.